Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu, Tomasz Jaroński jest z nami. To bardzo miła okoliczność, bo już dawno Cię nie widziałem jakoś. Witam tak Pana składało. Serdecznie i tak. Witam także oczywiście Państwa. Tak, również bardzo. Serdecznie. Proszę Państwa, postarzeliśmy się bardzo. Setny Tour de France. To nas bardzo... Pamiętamy wszystkie. Wszystkie pamiętamy od 1903 roku. Setny Tour de France i właściwie ile razem komentowaliśmy? No kilkanaście. Nie wchodźmy w szczegóły. Ale to te najważniejsze komentowaliśmy oczywiście. Tylko te, w których najtrudniej było wskazać zwycięzcę. Do dzisiaj nie można. Do dzisiaj nie można. Nie wiadomo kto wygrał. Więc proszę Państwa, chcielibyśmy tego dzisiejszego, ten dzisiejszy program z wywiadu Ekstra poświęcić w całości Tour de France, który już w sobotę rozpoczyna się na Korsyce. Pierwszy raz w historii Tour de France wyścig rozpocznie się na Korsyce. Korsyka przez wiele lat była bojkotowana przez Tour de France, w ogóle przez sport chyba francuski. Natomiast nie przez kibiców i nie przez turystów, bo jest to przepiękna wyspa. Miałem okazję ją kilka razy zwiedzić. Przepiękna wyspa, najbardziej turystyczna chyba na Morzu Śródziemnym i najpiękniejsza, ładniejsza niż Sycylia, chociaż jest piękna i ładniejsza niż Sardynia, która tam gdzieś obok jest Korsyki i też jest ładniejsza Korsyka. Więc bardzo Państwa zapraszam, jeśli już nie do oglądania całego wyścigu, to chociaż tych początków, które będą na Korsyce i mam nadzieję, że realizator transmisji będzie pokazywał te przeurocze miejsca na Wyspie Piękności. No i jeszcze jakby w tle zespół Mourlini grał, to już by było w ogóle. No tak, mógłbym właściwie to, moglibyśmy Państwu zaprezentować. Jest taki zespół korsykański, i Mourlini, który śpiewa przepięknie, ale to jak Państwo sobie znajdą, on na YouTubie jest, tak. Więc można tam sobie znaleźć. Nie można mówić, tak? YouTube? Można? Dlaczego? No bo podobno nie można reklamować, ale to się samo reklamuje, to nie tak. No dobrze, to ja już za dużo gadam, to teraz Ty powiedz, czego oczekujesz po Tour de France? No to jest setny Tour de France i pamiętam takie głosy, kiedy była prezentacja jeszcze jesienią, że publiczność, kibice kolarscy spodziewali się jakiegoś bardzo dużego wystrzału, to znaczy jakiegoś takiego super wyścigu. Na pewno w porównaniu do poprzednich lat, ja już tylko o stronie sportowej, no bo Ty odpowiadasz za turystyczną, ja bardziej za sportową. Ja za jedzenie. Że jednak sporo kibiców takich prawdziwych kolarskich było nieco zawiedzionych trasą. Przede wszystkim są dosyć łatwe Pireneje, które zawsze w wyścigu Tour de France w sumie najwięcej zamieszania sprawiały. No ale jest Tourmalet oczywiście nie na końcu, tylko w środku. Extrua Domaine jest jedyny chyba w Pirenejach górski podjazd. Poza tym chyba tylko dwa etapy w Pirenejach. Ten początek korsykański też jest, właśnie trzy etapy i to trzy etapy ze startu wspólnego. I tylko jeden jest z pewnymi trudnościami. Myślę, że tutaj fajnie by było właśnie na początek, na te pierwsze dni, trzy dni wprowadzić jakiś punkt, który mógłby zapalny spowodować zamieszanie. Dobrze, to ja od razu będę Cię prostował, bo wiesz, że nie będę się zgadzał z Tobą. Metana, tak jak na kryterium Internacional pod górę, Porto Vecchio chyba. Tak, to ja zupełnie się z Tobą nie zgadzam, zupełnie. Bo ja Ci powiem, o co chodzi. Pierwszy etap jest etapem dla sprinterów, co nie zdarzyło się chyba od 67 albo 70 któregoś roku. No bo był prolog na czas. No bo był prolog na czas i nigdy do tej pory nie było tak, że sprinter, czy tam od może wielu zostać lat, liderem. Może zostać liderem. Cavendish. Widzisz, no wszystko no, już odgadujesz no w moich myślach. Chciałem Ci powiedzieć, że przed naszym programem, jeszcze jak widzieliśmy się przy okazji jakichś innych wyścigów, powiedziałeś mi, że z Korsyki liderem w żółtej koszulce będzie Michał Kwiatkowski. No wszystko poczekaj, zapamiętałeś, ale nie do końca. Ale poczekaj, zaraz po drużynówce. No, po drużynówce. A, w Nicei. No ale po drużynówce przecież musi być Cavendish dalej liderem, nie, bo on nie był liderem nigdy Tour de France, a wygrał 23 Nie, będzie pierwszy etap i drugi, a na trzecim przestanie być liderem. A dlaczego na trzecim? Bo no bo tam są takie chopeczki przed metą. Więc posłuchaj, tu widzę, że wszystko bardzo dokładnie przejrzałeś. No. Ale ja Ci powiem co, ja nie patrzę na Twoje chopeczki, tylko mówię Ci, że Korsyka to jest jedna wielka chopka.
Tam cały czas są góry i bardzo niebezpieczne zakręty. Tam z góry jak będą jechać, to będzie większe niebezpieczeństwo niż jak będą jechać pod górę. Chciałem ci tylko powiedzieć, że tam jest wąsko, nawierzchnie nie są wcale bardzo dobre, jest dużo zakrętów i cały czas mamy chopki, czyli etap, który sobie zaznaczyłem, Bastia Ajaccio i Ajaccio Calvi, czyli drugi i trzeci, to są chopki. Tylko ten pierwszy z Porto Vecchio do Bastii jedzie wzdłuż morza, wzdłuż plaży, nudny krajobraz, bo gór nie ma i tam jest bardzo płasko i tam pewnie wygra, jak mówisz, Cavendish chyba, że jakiś inny sprinter. No, Cavendish nigdy nie miał żółtej koszulki, nie o miał. Niej marzy, musi wygrać pierwszy etap. Oczywiście. I żółtą koszulkę ma. Oczywiście. A czy w sumie dla niego, czy będzie ją miał dwa, trzy, cztery etapy, to już aż tak dużej różnicy. Czy ty myślisz, że Cavendish może stracić żółtą koszulkę w Nicei na bulwarze Anglików? Nie. Na bulwarze Anglików nie może Brytyjczyk stracić. Wydaje mi się, że w Nicei o żółtą koszulkę będzie walczył Chavanel jeszcze może w zespole Omega. A ja wymyślę, że to nie Omega natomiast będzie miał, tylko Sky wracając do Michała Kwiatkowskiego, to Michał Kwiatkowski ma szansę przynajmniej na tych początkowych etapach zdobyć białą koszulkę lidera klasyfikacji młodzieżowej. Tak jest, oczywiście. Nie będziemy teraz mówić wyłącznie o Michale Kwiatkowskim, bo wyścig jest długi, 21 etapów, trzeba by jeszcze coś Państwu powiedzieć. Więc proszę Państwa, będą trzy etapy jazdy na czas. Na czas. Jeden drużynowy i dwie krótkie czasówki jedna, w sumie, prawda? Jedna górzysta. Jedna płaściutka, ta pierwsza. I to wiesz, gdzie ona będzie? Tam, gdzie Ty byłeś na wakacjach kiedyś i bardzo lubiłeś. Mont-Saint-Michel. Tak. I to jest ciekawa sprawa, bo tam chyba... Zalewa. Przy Mont-Saint-Michel były do tej pory chyba dwa etapy tylko. Tour de France rozgrywano, ile ja pamiętam, dwa pewnie, a może teraz będzie drugi. W każdym razie pewnie ostatni, dlatego że już niedługo Mont-Saint-Michel będzie wyspą. Już nie będzie tak, jak jest do tej pory, że jak jest odpływ, to można sobie pójść piechotką do Mont-Saint-Michel. Później się czeka, aż ta woda pójdzie do góry, to się czeka, idzie się do restauracji tam i się je bardzo dobre i drogie dania. Ryby, które zostają, jak się cofną. Nawet nie ryby. Tam jest taka restauracja, pani, to ja nie wiem, jak się pani nazywa, ale najważniejsze to tam są właśnie dziczyzna, wiesz, takie dzikie ptaszki, jakieś ona chyba albo sama chodzi, poluje. Dzikie ryby może. Może dzikie ryby. Więc to jeśli chodzi o ten Mont-Saint-Michel, rzeczywiście ta czasówka płaska, nic tam się nie powinno wydać, ale druga czasówka, bo przejdziemy do czasówki tak, od razu. Ale ja ci od razu powiem, w miejscowości Szorż. Tak, byłeś tam? Nie byłem, natomiast profil tej czasówki, bo ty zaczniesz tam omawiać szczegółowo. To takie są dwa garby. Piękny biust kobiety. Właśnie chciałem powiedzieć piersi, prawda? Ta. No bo tak byś położył tamten, ale później już jest płaściutko. No, tutaj to znaczy... jak masz biust, to też tu jest płaściutko. Tak, aha, dobrze. Przy boku już. Tak, ale to samo ci ja zauważyłem, jak patrzyłem. Popatrz, jakie mamy skojarzenia. A to myślisz, to zdrowe? Zdrowe. Zdrowe powinieneś zadzwonić, wracając do jednej z naszych poprzednich rozmów, do pana Wojciecha Fibaka. Do naszej poprzedniej rozmowy, nie pamiętam, taki temat podnosiliśmy. Podnosiliśmy. Dobrze. Ale z Patrykiem jeszcze, jak tak, mieliśmy dzisiaj... iść do galerii i tak dalej. Tak. Telefon ci dzwonił. Tak, Edy Merks, ale to nic, to ja później odbiorę. Więc jeszcze ci powiem to tak, to ten, jak mówisz, Szorż, a bardzo ładne to porównanie, spodobało mi się, Ambrun-Szorż, 32 km. Niedużo. Niedużo, ale jak tam dostaną w kości, co ci powiem więcej, wszyscy kolarze, którzy będą chcieli odgrywać rolę w Tour de France, już byli tam na rekonesansie, już wszystko to objechali w tej leftej, już wszystko tak. No więc górki, tych górek wcale nie ma tak mało, Tomeczku, bo ty zaraz omówisz dokładniej, czy chcesz o sprinterach. Wiesz, ile ma sprinterów? 7 okazji do wygrania. Tak, 7 płaskich. Tak, 7 płaskich. Bardzo dużo właśnie. 7 górskich i 4 pod górę. Znaczy brakuje na górę, pewno meta pod górę. W porównaniu do poprzednich lat i patrząc też na inne wyścigi takich etapów pagórkowatych z jakąś niespodzianką w końcówce. Bo to jest zawsze fajnie, czy sprinter, czy ich zgubią. No, zgadzam się, ale... No widzisz, ze wszystkim się zgadza, że się tak doprowadzę, że na koniec naszego spotkania się ze wszystką. Ale ja za to Państwu pokażę, proszę Państwa, o, takie będą różne te zdjęcia. To jest najpiękniejsze na Tour de France. Najpiękniejsze są te właśnie obrazki i ci kolarze.
A to, że my komentujemy, to już 12 lat już komentujemy. No ale też się staram. No, staramy się. Z górek jest Mont Ventoux słynne, tak. Tylko że jest strasznie długi i płaski dojazd. No bo jest ile ma? 240 km. 220 km jest po płaskim. Nic się nie będzie działo. Nic. 18 minut będą mieli przewagę i złapią ich na ostatnich 3 km. Albo nie, dlatego że pamiętaj, że nie ma bonifikacji, co mi się bardzo nie podoba. Zawsze ci odrokrocznie mówisz. Nie, no w związku z tym nie ma presji na wygranie etapu. I taki Purito Rodriguez, który jest dosyć szybkim kolarzem, czy Valverde, dużo jednak na tym tracą, no bo nawet tych 20 sekund nie to mogą pozwolisz, zdobyć. Że teraz pozdrowię Daniela Marszałka, a robię to nie bez przyczyny, dlatego że komentując z Danielem Marszałkiem Dauphiné, Daniel bardzo dużo mówił o etapie, o którym też przecież powiemy. Dwa mianowicie razy Alpe Gap Alpe d'Huez, na które wjedziemy po raz pierwszy w historii dwukrotnie. Daniel wszystko mi tam objaśniał i Państwu objaśniał, że tam jest taki zjazd bardzo niebezpieczny, tak, bo to są takie agrafki. Tak, i ja bez barierek. Bez barierek, ja widziałem, kolarze można protestują. W dół polecić. Tam dopiero co asfalt położono. No dobrze, ale nie mogą protestować, ale muszą jechać. Mają być podczas wyścigu Tour de France bardziej obłożone, czy to jakimiś... Ale tam nie ma jak obłożyć, Tomek. Tam no lecisz, jakieś materace, coś, wiesz. Nie wiem, no dobrze. Na tych zakrętach. No. Jak będzie deszcz, to może być, że będzie anulowane i myślę, że organizatorzy są przygotowani na to, że w razie czego będzie tylko jeden podjazd na Alpe d'Huez. To tak, bo ta droga istniała, wymyślono po to, żeby można było Alpe d'Huez przejeżdżać, bo no, wcześniej no tak, tak. Trzeba było kończyć. Tak. No i później, proszę Państwa, Tomek, tam jeszcze są takie, wiesz, na przykład etap wydawałby się 14 płaski do Lyonu. Tam też są górki, do Gap. Też są górki, tam zawsze były ucieczki. Tam zawsze było niebezpiecznie. Ja uważam, że to będzie wspaniały wyścig. Dużo ciekawszy od tych wyścigów, które komentujecie z Adamem Proboszem. To w ogóle nie ma porównania. To czyli będzie wyścig. Wydaje mi się, że to wynika z faktu, że tylko ty komentujesz najciekawszy wyścig. Oczywiście, to zawsze. I to jest taki już pewnik. I nie zawsze z tobą. Nie właśnie tak. Chciałem to powiedzieć. A Dauphiné było ciekawe? Bardzo. No, mamy faworytów też, możemy teraz przejść, prawda, może już od trasy. Może jeszcze o Polakach powiemy. Ale jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, czyli ten wieczorny etap w Paryżu na Polach Elizejskich. To późno, chyba, o 10 się to, kończy. To chyba też w historii Tour de France po raz pierwszy, oczywiście nie odnosimy tego do dawnych, kiedy trzeba było jechać tam 400 kilometrów i oni musieli jeszcze w nocy tak, startować. Tak, ale ja muszę Państwu powiedzieć jedną rzecz, tam o 10 wieczorem jeszcze w Paryżu nie jest tak bardzo ciemno. To znaczy, to nie będzie tak, że jest głucha noc, bo przecież no, mimo, że to jest trasa z Wersalu do Paryża 20 parę kilometrów, ale oni jadą takim kółeczkiem i tam nie wszędzie jest to oświetlenie takie, że wiesz, można rowerze jechać. Ja nie wiem, jak to widzisz, dla mnie latarki to, ale ja nie wiem, jakaś była przyczyna tego. No, stulecie. Jak jest? No, co? No jakieś coś fajnego, jakaś feta na stulecie. No. Tak, myślisz, to fajnie, tak? No, żeby było coś oryginalnego, no, ale wiesz, że takie rzeczy. Że bardzo dziennikarze protestowali, bo późno się kończy. No, jak... no tak, no, ale wszystko wydowodzone wcześniej. Myślisz, tak? Chociaż może być wątpliwość, tak jak była w ostatnich latach, czy Cavendish będzie. Czy zdobędzie no zieloną koszulkę, czy Sagan, na pewno albo będzie, Grajka. Tak, na pewno będą, tak, masz rację. No o Polakach. No, o Polakach mamy we wstępnych przymiarek. A jeszcze Państwu pokażę taką ładną okładkę, bo to jest miesięcznik Veloc. Uwaga, lokowanie produktu. Który wyszedł z okazji stulecia Tour de France. Tam są trasy wszystkich etapów, tam są sylwetki zawodników i tak dalej. A taki i tak twój dalej. Zeszyt A4. I Tomek z tego korzysta. Ja korzystałby z tego... jeszcze bardziej, gdyby znał francuski, ale ponieważ nie zna, to korzysta w minimalnym stopniu. Tak? Dobrze powiedziałem? No, korzystam poprzez ciebie. Ty dobrze. Jesteś moim pośrednikiem. Dobrze. I Polaków mamy 5. Według wstępnych zgłoszeń. Tak. No i co powiemy? Michał Kwiatkowski. Michał Kwiatkowski, zespół Omega, nastawiony na Cavendisha, nastawiony na jazdę. Chavanela. Na czas. No Chavanel to taki powiedzmy joker w tej drużynie, no wiadomo, że to jest Francuz. Nie klasyfikacja generalna, ale etapy. Mm-hmm. Tak, na pewno. No Omega ma szansę wygrać największą liczbę etapów ze wszystkich ekip. No bo Cavendish może wygrać Cavendish plus jeszcze Martin dwie czasówki.
Martin, dwie czasówki, no plus i mogą powalczyć o drużynówkę. No to Skajem, ja myślę, niech Węgierz wygra 5, ja myślę, że ten dwie Martin, jedną drużynówkę, to jest 8 wygranych etapów. No, to no jest dobrze. Więcej niż jedna trzecia. Ja patrzę, bo ty mi tutaj Przemysław mówisz. Niemiec w zespole Lampre Merida. Mój faworyt, bo przecież z Beskidu. Człowiek, który, bo to jest taka ciekawostka, może pobić dotychczas należący do Dariusza Baranowskiego rekord najmniejsza, jakby zsumował w trzech wielkich turach, nie w jednym roku, najlepsze miejsca, czyli bo on był 6 w Giro d'Italia, 15 w Vuelcie, jeżeli tutaj dobrze pojedzie. To jeżeli sumujemy te miejsca, najmniejsza suma miejsc. No. Bo na razie jest Dariusz Baranowski rekordzistą. Który będzie śledził bardzo Tour de France. Tak. I Przemysław Niemiec w takiej roli, w jakiej go widzieliśmy w Giro d'Italia, czyli z pewną, z dużą swobodą, ale jednocześnie wszystko zależy od tego, jak będzie się spisywał Kunego. No, jeśli się Kunego znowu zapatrzy na klasyfikację generalną, no to będzie niedobrze, dlatego że teraz już jest troszeczkę inny punkt widzenia ekip niż to bywało jeszcze parę lat temu, dlatego że ewidentnie liczą się punkty zdobywane. I tak jak było w Giro d'Italia, owszem, Przemek miał pomagać Skarponiemu, ale dopiero w jakichś takich krytycznych sytuacjach, a ekipie Lampre zależało na żeby obydwaj byli w czołówce. Tak, tak, tak. Więc to nie będzie takiego poświęcenia absolutnego. Jak Schmidt, Basso. Basso, tak, oczywiście. No dobrze, to tutaj się z tobą wyjątkowo zgadzam. Tak, no, mówię, że na końcu się ze wszystkim zgodzisz. Mówisz? No mamy Michała, o Michale już powiedzieliśmy. Na pewno to jest wyjazd po naukę i tak zresztą kierownictwo ekipy Omega Pharma. Ja nawet myślę, że on może nie skończyć tego wyścigu. To trzeba od razu sobie założyć. Proszę Państwa, nie patrzcie, który będzie Michał w klasyfikacji generalnej, bo on w dziesiątce na pewno nie będzie. Ja nawet mam wątpliwości, czy on skończy ten wyścig. I nawet to by się fajnie układał, bo sobie, odpoczął i na Tour de Pologne był. Ja myślę, że on przed Alpami powinien sobie dać spokój i tam na razie nie mówmy ale już nie tak wiemy z góry, przecież, tak. No nie wiemy, bo Tomasz Marczyński w momencie, kiedy rozmawiamy, nie ma jeszcze absolutnej pewności, że on pojedzie, bo chorował, niezbyt dobre wyniki. To samo jest z Sylwestrem Schmidtem, który miał pomagać Alejandro Valverde, ale już Sylwek ostatnio miał przebłyski na wyścigu we Francji. Już tam przyjechał 11 na górskim etapie. No i oprócz tego mamy Macieja Bodnara, no, który w ekipie Cannondale, czyli w ekipie nastawionej na dobry wynik Petera Sagana, no będzie takim motorem, siłą napędową na tych płaskich etapach. No to tak, proszę Państwa, w pigułce by to wyglądało. Jeszcze tam widzę, że dwie kartki zapisałeś, to jeszcze coś chcesz dodać? No bo widzisz, ty musisz nosić taką wielki zeszyt. Nie, ja chciałem się pochwalić, że ja to już mam, wiesz, bo tu mam nawet wszystkie. A ja mam małą karteczkę, a jeszcze już mam w głowie, mój idzie drogi. Idzie już ten, który nas pilnuje tutaj, żebyśmy nie przedobrzyli w tym programie. Dzień dobry, witamy Patryka Mirosławskiego. Czy już mamy kończyć? Nie. Jeszcze nie. Mamy odniesienie jeszcze ciekawe, bo to jest stulecie Tour de France, ale my przypomnijmy, że 20 lat temu jedyny tak wielki sukces, czyli wygranie etapu przez Zenona Jaskółę, to było w Pirenejach, 20 lat dokładnie mija, no i warto by było, żeby ktoś nawiązał tak. Oczywiście. My nawiążemy w transmisjach. W tym samym roku było też trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, następne w kolejności to jest Dariusza Baranowskiego, 12. Więc tak. Dobrze by było tak po tym udanym Giro d'Italia, żeby Przemek Niemiec, którego stać na to, zameldował się w pierwszej dziesiątce. Patryk Mirosławski zaprosi Jaskółę przed... Na pewno polecaliśmy to takie zdecydowanie. Takie mam doniesienia. Zenek ma tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia. Na pewno będzie też bardzo elegancko ubrany, dużo lepiej niż ty, niż bardziej ty, lansersko. Oczywiście. Jakie masz buty? A co cię mają buty? No to zobaczysz, jakie buty będzie miał Zenon Jaskuła. Ja nie wiem, czy pierwsza półka. No zobaczysz w telewizji. A, wtedy będziesz buty pokazywał też w telewizji? No, na pewno zwrócą... Chyba pierwsza telewizja od pokazywania butów. Dlaczego? A Monika Olejnik? Ale mnie nie było. Cała
kamera jest ustawiona tak, żeby było widać buty. Ale to ta dolna kamera, bo tam są na trzech poziomach działają kamery. Myślisz? No pewnie, no tak musi być. Wiesz co, ale ja nie wiem, bo teraz nie byłem w Warszawie długo i nic mi nie mówisz, co się tu dzieje w ogóle, w sprawach jakichś politycznych, coś, nic się nie dzieje? Musimy jakieś aktualia wprowadzić do tego naszego. Jednym rośnie, drugim spada, no. A, to jak w życiu. To nie tak jest specjalnie. Myślisz, tak? No dobrze, no, faworyci jeszcze. A jeszcze nie startuje pierwszy i trzeci z ubiegłego roku, bo nie ma Wigginsa. Jakoś nie żałuję tak bardzo. Sprawa jest taka delikatnie podejrzana, że to Wiggins pewnie pojawi się na Tour de Pologne, bo tak jakby wynikało z kalendarza, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale powiedziałeś Wigginsa i trzeciego, kto był Nibali. Trzeci? A, Nibali, który wygrał Giro d'Italia. Ale on powiedział, że on Hiszpanię będzie. Tak, jechał, tak. I dawno że być może w przyszłym roku, no dobrze. Bo jednak jechać Giro i Tour de France z walką, to się Włochom nigdy nie udawało prawie, oprócz Pantaniego. Dobrze. Miałeś mówić o faworytach, a już jak zwykle znalazłeś boczne tematy, żeby więcej mówić. No to ty teraz powiedz, no, zobaczymy, to, bo tu masz napisane faworyty. Nie o faworytach, to ja bym chciał bardzo, żeby wygrał ten Froome, powiem ci dlaczego. Dlaczego? Bo ma znakomity sezon i wszyscy podejrzewają, że on jedzie na koksie. Wszyscy. I on się broni od początku i mówi, proszę Państwa, nazywają go już wszędzie biały Kenijczyk i on mówi, ja nigdy w życiu nie zażywałem żadnych środków dopingowych. No co? Nie, nie, ja nie mówię, że zażywał, tylko ile razy taką wersję słyszałem. A nie, nie, nie od Froome'a, tylko w ogóle generalnie. Nie, ale twój przyjaciel Armstrong przez parę lat tak mówił. Szkoda mi się zrobiło tego Froome'a, no ale ty wiesz, idzie, jak idzie jest za Contadora bardzo. No, pewnie będzie walka między jednym a drugim, ale to zwrócę uwagę na jedną rzecz. Pięciu bardzo dobrych Francuzów staje na starcie. Francuzi nie wygrali Tour de France od 80 roku. 85. Powinieneś wziąć to pod uwagę, nie biorę, bo mogą wygrać parę etapów i uplasować jednego swojego zawodnika, Pino, na przykład Pino. To jest bardzo zdolny w pierwszej trójce. Jak zwykle jesteś francuski optymista. No dobrze, etapy wygrywają, bo im dają. Nie, no, tak jest. Nie mogę tak rozmawiać jednak. No, ja nie mogę, bo ja się przygotowuję. Natomiast Pino jak mam taką swoją postawę. Pospiesznie go. W zeszłym roku był wysoko, ale go tam gdzieś puścili. No, to, to jest duży talent, niewątpliwie, no, ale nie mówmy o renesansie francuskiego kolarstwa. Dobrze, do porozmawiamy 21. No jest jeszcze daleka droga. Ketila i no to ja nie mówię. Dziwne, proszę Państwa, bo jak zobaczyłem takie zestawienie, to pierwszy raz było teraz przy okazji właśnie Tour de France i takie zestawienie, wiesz, ci, którzy wygrali najczęściej Tour de France i zaczyna się znów od pięciu zwycięstw. Już nie ma siedmiu. Nie ma tych siedmiu. Nie ma, ale wiesz, to jest i nikt wielkie tego nie wrażenie. To wielkie wrażenie, bo nagle już wszyscy sobie zapamiętali mocno tę siódemkę, czyli siedem zwycięstw Armstronga, ale to, a tu nagle to w ogóle, no a teraz wiesz, pamiętasz jakiś etap i wiesz, że wygrał Contador, szukasz tego, a tu już nie Contador, tylko ktoś nie, inny jest zwycięzcą, za dużo jest Państwa, zamieszanie. Jedno zamieszanie olbrzymie, no to teraz jak statystycznie to wszystko układać, czy ten, który przegrywał etapy z Armstrongiem, to on jest zwycięzcą etapowym, czy nie? No nie jest zwycięzcą etapowym, bo nie całowały go te dwie panienki z boku. Zdjęć nie ma. Nie ma zdjęć, nie ma kwiatów, nie ma szampana. I co? To właściwie on nie jest zwycięzcą. Czyli zobacz, ile etapów jest bez zwycięzcy. No, to jakby straszne. Jeszcze tam taka sięgnięto dalej, to już to zupełnie jest dziura straszna. Mógłby być wyścig Tour de France w ogóle bez zwycięzców. Ponieważ dzisiaj nie byłeś sympatyczny w tej rozmowie, to ja będę kończył, dlatego że powiedziałeś, że Francuzi... No czekaj, no uważaj. No bo ty z Froome'a przeszedłeś na Francuzów. No. Nie, ja powiedziałem, że tak są, no Contador, no ale Contador... Cienki jest. Tak. Nie ma... Ja nie chciałem mówić, bo ja nie chciałbym siebie sam, że tak powiem, urażać. Ma ten zryw, ale ten mu zryw ale to wystarcza jest, na chwilę. Ale to nie jest zryw, właśnie to nie jest taki zryw, jak był kiedyś. No. On taki jest jakiś, ja go nie czuję. No, nie czuję Contadora, mimo że go bardzo lubię. I w dalszym ciągu uważam, że to jest najpiękniej jeżdżący obecnie kolarz pod górę, jak jeździ, to aż miło popatrzeć. Rodriguez, który... Nie, to nie na tym wyjść. No, to nie na ten wyjść. Powinien Vuelta pojechać Giro jednym długo. Tak, to nie bardziej dla niego. Valverde chyba też nie. Nie, nie, nie. Z młodych to taki Van Garderen.
nie jesteś przekonany? Nie, no myślę, że to jednak będzie Frum na pewno. No Frum ma dobrą drużynę. Vandenbroek? Nie. No Evans. Nie wiem, jak się mogę mylić. Nie, no zapomnijmy o Evansie. Nie, no przestań. Cię bardzo proszę. No. Słucham? O Kadelu? Tak ścicha pęk już wygrał kiedyś turniej. No właśnie. I nikt go nie skreślał? Nie widzę. Nie widzisz? Nie. Czy widzisz tylko Fruma? Widzę Frum, Contador, będzie taka walka, ale wygrają Frum. I to zdecydowanie. No to jest oczywiście ten zespół, a Richie Port? Nie, no wszystko po Magiery. A jak no, Frum był po Magierem i skończył na drugim miejscu? No dobrze, no to Richie Port może być drugi. Nawet? Tak. Czyli tak, idziesz tak. Za ekipą Sky? Jadę za Skyem, chociaż nie bardzo mi... Wiesz, ona mi odpowiada, bo ona na czarno jest ubrana. Rozumiem, czyli ty jesteś Sky i Francuz. Sky? Nie Francuz. No jak, Thibaut Pinot w pierwszej trójce. Tak, już teraz dostałem sygnał, bardzo proszę Państwa, że, precyzyjny. Że jest ostatni należy etap. Kończyć. To już dzwonek i my już bardzo Państwu dziękujemy. Więc tak, umawiamy się od 29 czerwca do 21 lipca. Codziennie jest Tour de France. Oprócz dwóch dni przerwy. No, zawsze w poniedziałki jest przerwa, ale to bardzo dobrze, bo coś sobie... Więc dzień bezmięsny. Dzień bezmięsny. Będziemy relacjonować jak zwykle w kanale Eurosport. Nie wiem jak długo jeszcze, ale tak jeszcze będzie w tym roku. No i oczywiście w innych stacjach też będą obszerne fragmenty komentarza. Mniej obszerne. No niektóre mniej etapy w całości, mój drogi. Nie wiem, czy jesteś przygotowany. Chyba ten zeszyt Veloa 4 ci nie wystarczy. Zameczki już masz namierzone wszystkie. Nie, ja po prostu nie przyjdę na transmisje całodniowe. Rzeki. Wszystko. Jakie atrakcje turystyczne po drodze? Wszystko. São Michela, oprócz ty się tego. Przygotuj z kolarzy, a ty się nie martw moimi turystycznymi. Ja znam całą listę startową. Proszę na Państwa, to bez sensu ta rozmowa. W takim razie serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękuję. I do usłyszenia za tydzień.